czołem. Dziś zapraszam Was na materiał o nożu Benchmade Freak 560 BK1. Jak już wspomniałem we wprowadzeniu, dzisiaj zajmiemy się nożem marki Benchmade. Będzie to Freak 560 BK1. Siema wszystkim. Dzisiaj zajmiemy się folderkiem. Jak wiecie, używam noży, kolekcjonuję je, ale nie jestem osobą folderową. Zawsze wolałem fixedy. Natomiast od pewnego czasu zacząłem zastanawiać się nad jakimś folderem, który będzie na tyle wytrzymały, ażeby go zabierać do lasu w zamian za nóż z głownią stałą. Dlaczego tak? Pomysł mi wpadł do głowy już jakiś czas temu, gdzie miałem małą siekierkę, składaną piłę i większość prac takich typowo obozowych, to znaczy przygotowywanie jedzenia, rozpalenie ognia i tak dalej, wykonałem opinelem i zacząłem się zastanawiać, czy nie poszukać jakiegoś foldera, który będę mógł zabierać po prostu w teren zamiast noża z ostrzem stałym. Nie znaczy to oczywiście, że rezygnuję z moich ulubionych noży, aczkolwiek za jakiś czas zapewne będę chodził w teren z trochę lżejszym ekwipunkiem i szukałem jakiegoś folderka. Poza tym też chcę sprawdzić, ile taki folder naprawdę może wytrzymać, czy noszenie jakichś wielkich kosideł to po prostu tylko nasza fanaberia. I tak dalej, i tak dalej. Jakieś pół roku temu zacząłem rozglądać się za dość wytrzymałymi folderami, które mogą znieść bez jakiegoś większego szwanku właśnie takie typowo bushcraftowe, leśne, obozowe prace, czyli batonowanie jakichś mniejszych kawałków drewna, żeby później zrobić z nich środka featherstiki do rozpalenia, rozpalanie ognia krzesiwem syntetycznym, przygotowywanie pożywienia, na przykład, nie wiem, sprawianie ryb podczas łączenia biwaków i wypadów wędkarskich. No i obejrzałem sporo materiałów w internecie, na kanałach YouTube'owych, gdzie szukałem filmów pod tytułem wytrzymały folder lub coś w tym stylu i sporo tych filmików dotyczyło właśnie tego foldera, czyli Benchmade Africa 560 BK1. Dziś omówimy sobie jego wygląd, jego budowę, a na test takie terenowe zaproszę Was w innym materiale, gdzie mam nadzieję właśnie już będziemy zajmować się ciekawszymi rzeczami. Początek zaczniemy od pudełeczka. Czasami ludzie kupują noże z drugiej ręki i zastanawiają się na przykład, czy są jakieś różnice między fejkami albo oryginałami, więc stwierdziłem, że pokażę Wam, jak wygląda pudełko z mojego noża. Być może ktoś gdzieś podrabia ten model Benchmade'a i są jakieś różnice, jeśli chodzi o pudełka. No wiem, że w folderach takie różnice się zdarzają, że na przykład pudełko ma inny odcień albo inne nalepki, no nic. Folder przychodzi do nas w takim pudełku, w środku jest styropian. Taka karteczka była wsunięta pod klips. Tutaj jest jakiś folderek taki informacyjny. To sobie odsuniemy. Folder jest na początku wsadzony w taki woreczek materiałowy, zaciągany na sznurek. No moim zdaniem trochę lipa, do foldera za te pieniądze i tej klasy mógł być dołączony, tak jak na przykład do Hoga X5, pokrowiec z kordury taki zasuwany na zameczek, albo nie wiem, jakieś etui proste z jakiejś skóry. No troszkę słabo, jeśli chodzi o ten woreczek. Co do samego noża. No folder jest to, Freak jest to folder dość dużej wielkości, całość ponad 20 cm, czyli mamy no naprawdę kawałeczek noża. Do jego budowy zastosowano świetnej jakości materiały, to jest stal CPM M4 oraz laminat G10.
No nie ma tu już mowy o jakimś gównolicie na ostrzu i jakimś tanim plastiku na rękojeści. Jeśli chodzi o stal CPMM4, możemy w internecie znaleźć opis, że jest to stal narzędziowa, ponadprzeciętnie trzymająca ostrość, jak na stal wysokowęglową. Jest twarda, duża zawartość molibdenu, wanadu i wolframu. Jest dobrze zrównoważona z wysokim poziomem węgla. Dość łatwo łapie rdze, wymaga pielęgnacji i jest trudna w ostrzeniu. Laminat G10 jest to nic innego jak tworzywo wyprodukowane z żywicy epoksydowej oraz tkanin szklanych spracowanych pod wysokim ciśnieniem. Ciach. Benchmade Freak posiada głownie typu drop point. Jak widzicie, staram się Wam ją przybliżyć. O długości ostrza 91 mm, co wydaje się zadowalającym rozmiarem do większości prac, które będę chciał wykonywać. Tak naprawdę taka długość ostrza, czyli około tych 9-10 cm, jest już wystarczającą długością, żeby sobie nim fajnie radzić w terenie. Nie za krótka, nie za długa, po prostu wydaje mi się, że 9-10 cm to jest takie w sam raz. Producent podaje nam, że ostrze jest zahartowane w przedziale 62-64 Hz, co jest naprawdę konkretną wartością. Ostrze o takiej twardości nie będzie łatwo naostrzyć, ale też będzie bardzo dobrze trzymało ostrość. Czyli na przykład jedziemy sobie na weekend, bierzemy ostrze o takiej twardości i raczej, o ile nie będziemy kroić czegoś na kamieniach i tak dalej, możemy być pewni, że nie będziemy mieli problemu z tym, że nóż nam się jakoś bardzo szybko stępi. Klinga posiada prawie całkowicie płaski szlif i jak widzicie została zabezpieczona powłoką cerakotę. Chroni to nasze ostrze, ta powłoka, przed ścieraniem, zarysowaniem. Jeśli chodzi jeszcze o samo ostrze, bardzo cieszy mnie to, że tutaj ta krawędź górna jest dość ostra, więc myślę, że będzie fajnie współgrała z krzesiwem syntetycznym. Na niektórych filmikach w internecie widziałem, że faktycznie użytkownicy rozpalają ogień przez pocieranie właśnie grzbietem, dlatego cieszę się tym bardziej. W Benchmade mamy obustronny kołek, który zapewnia wygodną pracę osobom prawo- i leworęcznym. Kołek nie jest ostry, jest dobrze wyczuwalny. Jest fajnie umiejscowiony, także bez problemu możemy sobie swój nóż otworzyć. Rampa, jak widzicie, jest mocno zarysowana. I czasami zdarza się w niektórych nożach, że ta rampa jest za blisko, za daleko, korzystanie z niej jest niewygodne. Powiem Wam, że we Freaku jest, przynajmniej jak dla mnie, idealnie odmierzona. Ja mam dłoń XL numer 10. Jak widzicie, po prostu chwytam nóż i automatycznie kciuk układa mi się na rampie. Myślę, że te, nie pracowałem w nim jeszcze w rękawicach, ale myślę, że te ząbki też będą dobrze utrzymywały palec w rękawicy. Rampa też przyda nam się przy pracach takich, gdzie musimy mocniej nacisnąć nóż. Na przykład, nie wiem, przy kroju jakiegoś mięsa twardego, zamarzniętego, przy robieniu federsticków na pewno nam się przyda wszędzie tam, gdzie musimy mieć większy nacisk na nóż i większą kontrolę nad ostrzem. Można sobie chwyt skrócić, oprzeć się też kciukiem na rampie. Ogólnie bardzo fajne. Jeśli chodzi o rękojeść, rękojeść, jak już wspomniałem, jest wykonana z laminatu G10. Rękojeść jest wygodna. Powiem Wam, że niektóre foldery są tak zbudowane, że biorąc je do ręki mamy wrażenie, że po prostu osoba, która je projektowała, później wykonywała, nigdy w życiu nie użyła tych folderów lub tych noży. Tutaj raz, że ta rękojeść ma fajny kształt, ciekawy wygląd, przykuwa oko, to jeszcze jest naprawdę wygodna. Jest mini jelec, ręka nam się nie ślizga. Tutaj z tyłu
dobrze palce leżą w tym zagłębieniu. Jak widzicie, ten brzuszek rękojeści też nam fajnie wchodzi w wycięcie dłoni. Klips obustronny też nie uwiera w dłoni. Jest naprawdę ok. Co do samej rękojeści, wiecie co? Zamiast tego szarego koloru ja dałbym na przykład pomarańczowy bądź czerwony. Tak naprawdę. Ładnie by się wtedy prezentował, aczkolwiek i tak jest ok. A całość po rozłożeniu wygląda harmonijnie, elegancko i przyciąga oko. Fajną opcją jest też ta czerwona wkładka w środku na linersach i tuleje dystansujące w kolorze czerwonym. Cieszy to oko, przy nożu tej klasy takie rzeczy powinny już być oczywistością. Mimo wszystko zwracam na to uwagę. Rękojeść nie posiada nigdzie jakichś takich ostrych zakończeń, wszystko jest obłe i naprawdę wygodnie trzyma się ją w dłoni. Na końcu rękojeści znajdziemy wygodnie umiejscowiony otwór na laniard. Jak widzicie, ja już mam laniard przy swoim nożyku z tytanowym koralikiem. Czasami zdarzają się te otwory nieco niżej, wtedy uwierają gdzieś w rękę, w dłoń. Tutaj jest to naprawdę bardzo fajnie przemyślane i nie przeszkadzające w niczym. Co do klipsa. Klips jest obustronny. Można go przełożyć tutaj bądź tutaj. Pewnie niektórzy będą utyskiwać, że nie da rady przełożyć go jeszcze na tą stronę. Mnie to wystarcza. Ja lubię nosić nóż jakby ostrzem w dół, więc nie przeszkadza mi to. Klips jest bardzo twardy. Naprawdę ciężko jest go odgiąć. W kieszeni trzyma się nóż bardzo mocno. Trzeba też naprawdę przyłożyć spore siły, żeby nóż wsunąć za kieszeń. Dzięki temu na pewno możemy być pewni, że przypadkowo nóż nam się w kieszeni nie wyśliźnie, czy nie wysiadając z samochodu, bądź leżąc w hamaku i tak dalej. Do folderu zapewne można dokupić dodatkowy klips, ten Deep Carry, który Benchmade robi. Wtedy nóż chowa nam się głębiej w kieszeni. Jak widzieliście na zdjęciu, z kieszeni wystaje nam mniej więcej tyle noża. Ja nie dokupywałem tego klipsa Benchmade'a Deep Carry, dlatego że i tak mam przy tym nożu laniard, więc jakby nie potrzebuję, żeby nóż chował mi się bardziej w kieszonce, no byłaby to po prostu fanaberia i niepotrzebne wydane kilka dych. Teraz chciałbym porównać Freaka z kilkoma nożami, które czy tam początkujący nawet Adept Bushcraftu powinien gdzieś tam mieć w swojej kolekcji. Możecie sobie zobaczyć, jak wygląda to z scyzorykiem Victorinox, z Opinelem, bądź na przykład z zwykłą morką Companion. Jak widzicie, Benchmade jest nawet troszeczkę dłuższy chyba niż mora. Morka ma dłuższe ostrze, no jest podobnych rozmiarów. Jeśli chodzi na koniec o samą pracę, jest po prostu wyśmienita. Wszystko jest gładkie. Blokada działa idealnie. Nie ma nigdzie jakichś przytrzymań. Naprawdę nie potrzebujemy praktycznie żadnej siły, żeby nóż otworzyć. Możemy go otworzyć popuszczając blokadę, otworzyć go z kołka. Naprawdę, naprawdę świetne wykonanie, jeśli chodzi o ten folder. Nie mam się za bardzo do czego przyczepić. No, można go po prostu otwierać w nieskończoność. Czasami łapię się na tym, że po prostu siedzę i klikam. I to fajne uczucie, jak zapada się blokada i jest takie delikatne przyciągnięcie ostrza do siebie i charakterystyczny klik. Na koniec trochę suchych takich technikali, czyli tak, no, drop point, twardość to 62-64 Hz, blokada Axis Lock, stal węglowa CPM4, materiał okładzin to jest G10 i teraz tak, długość całkowita noża to
215 mm, długość głowni 91 mm, długość po złożeniu 123 mm. Tak się prezentuje jeszcze na dłoni. Grubość głowni to 2,9 mm, czyli 3 mm paskownik. No to już jest taka konkretna grubość. Myślę, że w terenie da sobie radę bardzo dobrze. No full tangi nieraz są robione z trójki. Tak? Waga tego noża to 105 gram i powiem Wam, że mimo tego, że nie jest jakoś bardzo ciężki, czuć go w ręce, ale ta waga jest taka przyjemna, nie ściąga nam kieszeni w dół, po prostu go czuć, ale to jest takie, nie wiem czy dobrze zrozumiecie, to miłe uczucie, tak? I całość sprawia, przez to G10 i tak dalej, całość sprawia, tak, że ta konstrukcja jest taka zwarta, mocna, ta budowa jest taka naprawdę solidna. Moje odczucia, jeśli chodzi o ten folder, ja jestem bardzo zadowolony. Nie znalazłem minusów oprócz ceny. Tak naprawdę cena teraz za Frika to jest 1129 zł bodajże. O, cena powala na kolana, aczkolwiek trzeba pamiętać, że producent daje na ten model, bo nie wiem jak na inne, producent daje na ten model dożywotną gwarancję. Ja swój model kupiłem w sklepie Kolba, który jest autoryzowanym dystrybutorem Benchmade'a w Polsce. Udało mi się go kupić na raty, więc bardzo się z tego cieszę. No jest to mój taki pierwszy folder nowy ze sklepu. Całość jest mocna, tak jak już wspominałem. Solidna, przyjemna w dotyku i naprawdę piękna. Jest to piękny folderek. Naprawdę. No ja, żebym nie jestem folderowy i żeby kupić taki folder, to naprawdę musiałem być zachwycony i jestem zachwycony i jego wyglądem, i jego mechaniką. I mam nadzieję, że pokażę w terenie, że był wart tego, że go kupiłem. Folder do mnie przyszedł bardzo ostry, goli włosy, nie ma blade playa, centra również jest w porządku. No i chyba to tyle, koniec babulenia na temat folderka. Jeśli film Wam się podobał, jeśli macie coś do dodania o Friku, zapraszam do sekcji komentarzy, zostawcie łapkę, komentarz, możecie wrzucić suba. Pomagacie w tym, pomagacie w rozwoju kanału w ten sposób. No nic, pozdrawiam Was, trzymajcie się i do następnego. Hejka.